Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem John Rodowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora SnowRunner. Symulator jazdy terenowej. Ja już jestem na Alasce. Aktualnie. Jest to odcinek, nie jest to najwądło. Jestem na Alasce. Przeniosłem się tutaj z tamtego garażu poprzez mapę. No, musiałem to zrobić, bo chciałem sprawdzić, jak to będzie wyglądać z ilością klapek nagrywając to, tylko nie robiąc transmisji innym sposobem. I chyba jest lepiej, tak mi się wydaje bynajmniej. No, zobaczymy, na ile czasu tak pozostanie. Więc tak, co my tu musimy zrobić? Przejdźmy sobie na mapę. Tak, tu jest centrum serwisowe i są te latarnie do odkrycia. Ale to jest też, że ja bym tutaj musiał mieć też ten drugi pojazd, nie? Więc dobrze, udamy się do tego garażu. I wrócimy tutaj. Po to, żeby wsiąść do tego naszego Chevroleta. I nim trzeba wrócić do garażu. Nim trzeba wrócić do garażu, odzyskać pojazd do magazynu. Po czym jechać nim na Alaskę, poodkrywać tych terenów. Dobrze, przejdźmy na mapę i jedziemy do garażu. Pyk, pyk, pyk. Tu jest ten słup zagrodzony, okej. I tu dojedziemy sobie ładnie do garażu, więc musimy jechać do tychu. Amulet ręczny spuszczamy i ruszamy. Właśnie sobie przypisałem pod swój lewaryś z czyni biegu w końcu obiegi, nie? W końcu możemy się normalnie poruszać. I hamować hamulcem, nie? A nie jechać do tyłu hamulcem. Więc jesteśmy do przodu. Dobrze, idzie teraz tu w prawo. Dobrze, jedziemy. Ma kiepskie te oponki też takie. No i cóż, na razie nic lepszego nie mam. Jest to strefa zadania, a nie jakiego zadania. Ja tu żadnego zadania nie widzę. Ja na razie na Alaskę jadę, nie? Bo mi tak kazali w samouczku. Tylko, że ciężarówką jechać na tą Alaskę, a nie tym samochodem. A jak go tam potrzebuję, to sobie drogi już odkryjemy, nie? Żeby tam już się trochę rozpędzić. Ale drift. Łopie. Zaraz na drogę wyjedziemy. No to nie tyle, to się zakopuje, tylko nie ma siły. No tu jest rzecz, to od razu na wodę trzeba włączyć. Bym się tam nie chciał zakopać. Dobra. AWD wyłączone i znowuż na jedynkę. Jak włączę AWD, to jakiś szybciej pojedzie, czy co?
będzie miał więcej mocy na tej kolejnej biegach, chyba z tego wychodzi. Dobra, to jedziemy na AWD. I też paliwa to mi tu raczej nie zabraknie. Wyjeżdżamy na drogę asfaltową. Samochody driftują na tych drogach, tak jak teraz, nie? Nie ja załączam. Jeśli wydają mi te koło. Właśnie tą przyczepę. Po co ma tu stać? A dziś tu hak chyba mamy, nie? Zobaczymy, czy uda nam się podpiąć. A brak odpowiedniej przyczepy. Nie do tyłu, do przodu chcę. No dobrze, to nie podepniemy tam. No cóż, tak też bywa. Jedziemy do garażu. O, kamień już. O, stój. W tej grze się źle jeździ. Tyle co wam mogę powiedzieć. Do garażu tędy. Ja mam, że w lewo. No dobra, pojedziemy z skróty, nie do tyłu, tylko do przodu. Muszę się przyzwyczaić jeszcze do tej zmiany biegu, co ma osiągnąć. Tu się nam rozderzaczy trochę po prawo, że po obydwu stronach. Jakie zadania? Są wyrwane, a miasto będzie na co czekać. Zajmie się tym, a ja nie wiem, jak to trzeba zrobić. Dobra. Na razie jest to nieważne. My sobie tylko objedziemy słup dookoła. No jak to wczoraj. Ciężarówką robiliśmy, nie? Dojeżdżając tu do garażu. Tylko, że zrobimy to w trochę łatwiejszy sposób. Nie wiem, ile dni tam montowa, żeby tam ten odcinek, bo że ja to nagrywam dzień po dniu. Nie oznacza, żeby tamtego odcinka nie mieliście na przykład 5 dni szybciej. Super. Z tymi samochodami w tej grze ciężko jeździć. Naprawdę ciężko. Nie mam większe spalanie, bo się silnik popsuł. Chyba się rozregulował. Jak mi się coś nie daje. I cały czas wszystkie zakręty normalnie walczą. Jest to gruntowe. Na WD już pojedziemy. Tam kawałek do garażu, bo tam się zatankuje. Za paliwo i tak nie płacę. Czyli co, tutaj i będziemy w garażu, nie? Czy jeszcze nie? Deszcz pada, więc teraz te drogi mogą być trochę bardziej błotniste, tak mi się coś wydaje. O ile jest to tutaj tak odwzorowane. Ale się można nakręcić kierownicą tym snowrunnerzem, naprawdę. No więc jeszcze ten kąt obrotu 900 stopni. Chyba snowrunner nie jest przystosowany pod 900 stopni na kierownicy, tak mi się coś wydaje.
nie stoimy, drodzy Państwo. Wróćmy sobie niski bieg. I spróbujmy wyjechać z tej kolejny może. Lewo. Okej. I automat. On i tak przejedzie. Idealnie, o to mi chodzi. A, tu będzie ciężko, bo my tutaj tą ciężarówką już jechaliśmy. Nam się kolejny to robimy. Niski bieg i... Wiem, to powinni się przejechać, bo ten to ma AWD, nie? Nie tylko na jedną oś, jak tam te ciężarówki. Ciśnij na tych niskich jeszcze i automat na wysoki. No tu przejedziemy, nie? Podobny symulator jazdy offroadowej. Lecimy przez pole. Ta przyczepka co tu została, super. Nie szło z nią wejść do garażu. Okej. Teraz jak magazyn ciężarówek to się robiło i jak? Ja tu jest, zachowaj. O. I teraz się szło do tej mapy i się szło na Alaskę. Sklep z przyczepami jakiś jest. Ale ja chcę tu przejść do garażu. I chcę sobie odkryć trochę terenu, nie? Dobrze. Więc chcę właśnie tym o Chevroletem. Nie chcę go sprzedawać oczywiście. A to ja mam takie ciężarówy? No tak, bo to... Ja kupowałem DLC-ki, ale to za darmo one są. To już się mam w swoim garażu, a. Fajnie. Muszę ich kupować. Podoba mi się to. Pojazdem zwiadowczym, takim sobie możemy jechać. Dobra, zamontujmy sobie lepszy silnik. Okej. Okay. Skrzynia musi być fabryczna, opony błotne. Chyba tamte są najlepsze. To jest za drogie. No dobrze. I opuścimy sobie garaż. A żeby tu nie zostawić. Nawet, żebym nie wiedział. To skoro tak, to tym odjedziemy, nie? Lekko gaz dajmy. Tamten co sam się wyłączył? Mam taką nadzieję. A AWD jest tutaj zawsze włączony, a blokada dyfra. A tylko na niskim biegu, więc jak już rzucimy na niski. No ciekawe. Dobrze, więc byśmy chcieli sobie odkryć tą wieżę obserwacyjną.
tego co widzą, to tu prowadzi jakaś droga. Dobra. Więc jedziemy najpierw tutaj. Tu jakieś przyczepa stoi. Ej, no. Alaska, jakiego lód tu jest. Ja nie wiedziałem, że Spintajer z tych SnowRunnerach lód jest. Przepraszam, będzie mi się domylić ze Spintajercami, bo... No podobne są bardzo te dwie gry, nie? Nie da się tego ukryć, że są bardzo podobne. Dobra, mam nadzieję, że paliwa wystarczy, nie? Super. Ciężko tu. Kierownica chodzi. Albo ma to kiepskie wspomaganie. Taki pojazd jest tam raz na Alaskę. Nie da się tego ukryć. No i w zaspę. Się ślizga ten pojazd jak... Dobra, gdzieś to chyba będzie odbicie z tej głównej drogi, tak mi się wydają. No tu jest w prawo. No tu już jest trochę mniej śniegu. Jakoś chyba się będzie dało jechać, nie? Ale panie, uważaj na to drzewo. Lekko z gazem trzeba się obchodzić i jedziemy, nie? Szkoda tylko, że nie widzę co mam przed sobą. A, Bajoro, super. Przejadę tędy? A wie czego tam jest jakaś kładka, ale ja... Jako i że mam taki świetny pojazd, to nie muszę z niej korzystać. Dobrze, więc odkryłem jedną wieżę obserwacyjną, gdzie ja teraz jestem. A, tu jestem. Więc do której teraz wieży obserwacyjnej pojedziemy? A dobrze, jedziemy tu. Czyli teraz tu prosto na drogę i już sobie pojedziemy drogą. Dobrze. No i ciekawe to jest, nie powiem. Ciekawa gra. No panie, no co pan robi? Ja koła w jedną stronę, on jedzie w drugą. Ja teraz lekko w lewo. Leci. Na powrót. Szkoda, że nie ma tu wysokich biegów, bo on na tym automacie będzie się majtał. Tak to raczej szybciej będę poszło. Zmniejszymy odrobinę obroty. Kamień. Zaspa. Ale nas fajnie odwróciło.
trzeba uważać tej spintajersa. Bo te samochody same z siebie bociem jadą, nie? Po prostu i w drodze. O Jezu, co to? Most się popsuł. Trzeba naprawić, nie? Chyba inaczej się nie da przyjechać. No dobrze, więc co my tu potrzebujemy? Lokalne władze potrzebują kierowcy do zadania. Metalowy most wymaga poważnych napraw. I ktoś musi dostarczyć materiały. Dobrze, śledzenie. Potrzeba przywieźć metalowe belki. No zobaczymy, tu są kontrakty. Budowa rurociągu, ale ja chcę metalowy most. Materiały wiertnicze, a tu będzie metalowy most? Nie, tu nie ma. Gdzie jest metalowy most? A, to się nazywa naprawa mostu, tak? Na szczycie. On też nie ma naprawy mostu. A, tu mamy. Metalowe belki z fabryki. Tu mamy fabrykę też jedną, na której wiem, jak trzeba dojechać. I coś jeszcze tu trzeba będzie przywieźć? Czy tylko metalowe belki? Nie, idziemy do naszego GMC. Dobrze, czy my na to zapakujemy metalowe belki? Możliwe. No to jest pojazd typowo szosowy, a ja tu jeszcze miałem taki... No to nie mogę wjechać do garażu, a czemu to? Może tam jest wyjazd, a tu jest... Nie, tu jest sklep z przyczepami. Ja bym chciał wjechać do garażu. I w teorii, no tu wyjechałem, nie? Więc tu powinien móc wjechać. No nie mogę. No to cóż, zatrzymamy się tutaj i sobie wyjdziemy przez mapę do garażu. A nie, to nie jest. Tam jest garaż. O ty. Trochę pachołków przewrócimy, ale nie trochę, tylko jednego i... Nie wiem, że... Okej, i zachowaj. I w magazynie tu mieliśmy... O, mamy o taki Western Star. O, to jest ciekawy pojazd bardzo. A tu jest jeszcze jeden Chevrolet, a bo tu jeszcze w dół się przewija. A jak ładnie. Navi Star, Western Star, ten jest fajny taki terenowy. Może ja bym tym sobie pojechał. Zastosuj. Teraz bym go sobie dostosował. Za dużo to sobie w nim nie dostosuję niestety, ale na razie mam i tak koła tylko autostradowe.
Dobra. No przełożenia ładunku, ale jakiego ładunku? Ja się pytam. Wibrator sejsmiczny. Siodło do ciężkich naczep. Żuraw sobie mogę kupić jedynie. Dobrze, to tu sobie to kupimy. Okej. Opuść garaż. Ale to już będzie w następnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa, pa.